Witam cię serdecznie w tym krótkim, ale bardzo konkretnym wideo, w którym chciałbym coś wytłumaczyć a propos naszego nowego projektu, czyli przygotowania do matury z poziomu podstawowego, czy też powtórki do matury z poziomu podstawowego. Nagrałem już wiele filmów, między innymi nagrałem 3 filmy, w którym dokładnie tłumaczyłem wykonywanie działań z potęgowaniem, pierwiastkowaniem i logarytmowaniem w zbiorze liczb rzeczywistych. Linki do tych 3 filmów oczywiście są w opisie. Jedna bardzo ważna rzecz, która jest to, w punkcie 3, 4, między innymi też 5 i 9 jest następująca rzecz napisane, że to co musisz umieć, stosuje własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb ujemnych. Było to omawiane w filmie z pierwiastkowaniem. Stosuje związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działania na potęgach pierwiastka. Było to mówione w filmie z potęgami i z pierwiastkami. Stosuje własności monotoniczności potęgowania, w szczególności tego typu własności. Szczerze, nigdy tego nie było na maturze i nie widziałem w ogóle jakichkolwiek zadań, żeby ktokolwiek to robił, więc nie było na ten temat nagrywanych filmów. Niemniej jednak były omówiane troszeczkę w momencie, kiedy żeśmy wyliczali logarytmy, nie jak jest mniejsze bądź większe, tylko jak są równania do rozwiązania. Było tam mniej więcej to opisane przy równaniach. 9. Stosowanie związków logarytmowania z potęgowaniem. I ogólnie logarytm iloczynu, ilorazu i logarytm potęgi, jak najbardziej to robiliśmy w filmie o logarytmach. Więc tego typu zagadnień, tych 4, które tu są, nie będę już nagrywał, bo one są. Oczywiście filmy z miniaturkami w tym momencie powinny ci się pojawiać na ekranie. Jedna miniaturka, druga miniaturka i trzecia miniaturka. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ponieważ a propos zadań z dowodami. W drugim punkcie mamy, że przeprowadzamy proste dowody dotyczące podzielności całkowitych i też dzielenia, nie trudniejsze niż taki jak podpunkt A. I teoretycznie w podpunkcie B mamy dowód własności, że jeżeli liczba przedzielimy przez 5, to nie resztę 3, a takie dowody robiliśmy, to i tu jest klucz. Trzecia potęga przedzielenie przez 5 daje resztę 2. Trzecia potęga nie może dawać z tej prostej przyczyny, że wzorze skróconego mnożenia na trzecią potęgę są w poziomie rozszerzonym. Dlatego to będziemy sobie tłumaczyć do poziomu rozszerzonego. Ale nie jest powiedziane, że właśnie nie możemy podnosić do kwadratu, tak jak to podnosiliśmy w filmie o dowodach, których oczywiście link też masz w opisie do tego filmu. Także liczby rzeczywiste de facto, jeszcze zostały nam tutaj 3 punkty do omówienia, ale liczby rzeczywiste de facto są omówione, jeżeli chodzi o działania, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie i dowody. Dowody po prostu, tak? Algebraicznie w tym momencie na podzielność. I tyle. A jeżeli chcesz dobrze przygotować się do matury, to oczywiście, jak mówię, zachęcam cię do zapoznania się z tymi 4 filmami, których linki masz w opisie i pewnie jakiś jeden na górze nade mną się też pojawia. Na razie, cześć.